Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z F1 2012 i w tym odcinku zrobimy sobie Grand Prix Malezji. Zrobiłem sobie w zasadzie kwalifikacyjną po nagraniu. Dobra wiadomość, zakwalifikowałem się do Q3, jest miejsce 9. Direkcie to z tego sposu, będzie startował z miejsca 10. I kolejna dobra wiadomość, Fernando ma pole position. Startuje z pierwszej pozycji, więc mam nadzieję, że uda mu się ten wyścig wygrać. Ja ogólnie mam dobre starty. Z reguły mam dobre starty, więc całkiem możliwe, że drugie pozycji na początku uzyskam. No i być może jakoś będę mógł pomóc Fernando. Może jakoś dubię w tytułach. No zobaczymy. Tak czy siak. Zacznijmy wyścig Grand Prix Malezji. I zobaczymy, jakie sądzę. Tym razem będziemy mieli na punkty. No to ścinda niestety będą, nic nie zrobię. Ok, siódma mam być tym razem. No, to już jest bardziej osiągalny cel, zdecydowanie, czy siódme miejsce. To już jest o wiele bardziej osiągalne. Do zrobienia faktycznie. No, trochę ci sam grę, więc mam nadzieję, że nie będę zagłuszona. Nieważne, Fernando pierwszy. Bardzo dobrze. Grozon 11, Massa 12. Ale dobra, chyba 7. Rozpoczynamy Grand Prix Malezji. No i zobaczymy, jak wystartuje zawodnik Force Indy. Początek, pierwsza sekundy od startu. I zawodnik Force Indy po raz kolejny w swoim wykonaniu robi bardzo dobry start. I przebija się na czołowe pozycje. Zobaczymy, jak się dalej. Co to jest? Ale no. Fernando na pierwszej pozycji, a proszę bardzo, są drugi, Besson się przebiega na drugie miejsce, proszę bardzo, jak pięknie. Dobra. No z kim będzie się za Fernando wyprzedzimy? Ale dobra, ja nie będę z Fernando walczyć. Nie mam zamiaru walczyć z Fernando. Jak udało się przebiega na drugie miejsce, to z przyjemnością skorzystam z tej sytuacji i spróbuję trochę zablokować całówkę. No dobra, okej, widać, że Fernando jednak... Ej, bot. Kurde, trochę Fernando zablokowałem. Okej, jesteśmy na pierwszym miejscu. Ale spokojnie, to, że teraz mi tak dobrze idzie, to nie myślę, że tak dobrze mi będzie szło do końca wyścigu, bo ja mam dobre starty, ale już niekoniecznie później mi dobrze idzie. Później to już będę tracić, więc myślę, że zaraz mnie Fernando dorwie. I jak mnie dorwie, to mnie dorwie. Nie będę tutaj z nim walczyć, no właśnie, nikt nie wysadzi Fernando. Ale z Batonem jest sobie po walce. Jak mam okazję jakoś pomóc Fernando, żeby wygrał ten wyścig, no to z chęcią z tej okazji skorzystam. O, już za flaga, coś tam stało, ktoś wypadł właśnie z toru. A kto taki wypadł? Zaraz zobaczymy. Chyba jeszcze czwarta, to on się przesadził. Schumacher! Szkoda, akurat Schumachera lubię Schumachera. Wolałbym, żeby Vettel wypadł, ale Vettel jest dziewiąty. A mam nadzieję, że spadnie jeszcze niżej. Dobra, a Fernando teraz będzie uciekał. Więc niech sobie ucieka. A my no kto wie, może jakoś... Utrzymamy to drugie miejsce, na przynajmniej dość długo to drugie miejsce uda nam się utrzymać. Przynajmniej na tak długo, żeby Fernando uciekł. No czyli co, Schumacher lipa. No ale Rosberg chyba sobie lepiej radzi. Ale kto Kobayashiemu dobrze idzie? Ja tutaj ogólnie twierdzę, że dobrze idzie Kobayashiemu oraz Perezowi nawet bardzo dobrze idzie. W mojej drugiej karierze, którą sobie prowadzę sama, poza nagraniem. No tutaj też. Kobayashi i Perez są dość wysoko. No dobra, Fernando sobie będzie odskakiwał od nas, będzie uciekał. A my w międzyczasie skupmy się na tym, żeby obronić się przed Batonem, który będzie na pewno atakował. A ja my tak łatwo pozycji nie oddam, będziemy po to, żeby Fernando mógł mu uciec. Więc co, może w którymś odcinku zwiększę poziom trudności na legendę. Żeby jednak faktycznie było trudniej, bo wydaje mi się, że chyba dalej jest za łatwo z tymi botami. W sensie, za łatwo się przebija nas tak do przodu. Więc być może jest ten poziom trudności potem zwiększa. Ale to muszę jeszcze pomyśleć o tym. Dobra. No Fernando już sobie będzie spokojnie uciekał. To jest super okazja dla niego, żeby wygrać. A my w międzyczasie doprowadzimy do tego, że Baton nie miał sens.
Drogę Batonowi na pewno do wyścig zepsuje. Nie liczę w ogóle na to, że wylądujemy na podium w boksie na pewno stracę. Ale póki się mogę bronić przed Batonem, to będę to robiła. Nie ma, to chciałbyś. Nie ma. Nie pójdę za cię. Nie będziesz robił pogoni za Fernando. Najpierw to się musi ze mną zmierzyć. Z największą fanką Fernando Alonso. Okej, tam też się wyprzedają nawzajem Perez z Kobayashi i chyba też z Weberem. Tak mi się wydaje, tam jest Weber. Zobaczmy, tak, Weber. Hamilton 7, Fedra 9 i bardzo dobrze. Znaczy, mógłby jeszcze bardziej spać. Dwudziesta 13, szkoda. Dwudziesta miał punktowaną pozycję. Na wstępie już nie jest w punktach, szkoda, naprawdę. Dwudziesta jest za daleko, żeby mu pomóc jakoś. Ale spróbuję pomóc Fernando. Dobra, jaka miastanka stanu, okej, was. A stanu bardziej póki co zostaje. Nie będę tej miastanki zwiększać. I teraz tak, opony. Opony mają być za ciasno Prime. Bo teraz jestem na opcjonie. Więc wiadomo, że na pit stopie to zmienimy te opony na opony twarde, czyli Prime. No, Baton? Jak tam twój skill w wyprzedzaniu? Bo powiedzcie, że jest naprawdę ten skill ogromny. Bo broni staje się za bardzo dobrze potrafię. Wow, okej, teraz trochę mogę faktycznie ten zakręt lepiej przejechać. Widzicie, ta gra ma momenty, kiedy działa dobrze, ale to są momenty, kiedy są trochę te ściny, spracam do te ściny. Ale wolę grać w takiej rozdzielczości, niż żebyście mieli gorszy obraz. Jednak aż tak źle to nie jest, no mogło być gorzej. Kurde, jak tam jest... Jak tam w ogóle pociąg jedzie? Tylko out. No pociąg jest dość spory, że przebijałem, znaczy wymieniałem pozycjami nawzajem. Zobaczcie, się psabić, to by musieli nie wypsadzić. A nie ma sens. Kurde, no Diresta, no psebić się bardziej, no. Który jest Diresta teraz? Dalej 13. To dobrze widziałem? Fetter 10, super. No to jest, niech spadnie do miejsca i nie będzie w ogóle punktów dla Fettera, super, zajebiście. To jest dobry wyścig. Jak Fetterowi nie idzie. O, no ale kurde, jest co ja zacznę im odjeżdżać faktycznie. Wykorzystam to, że oni ze sobą walczą i będę mogła też trochę odjechać. No wiadomo, że Fernando nie dogonimy. Ja to nawet nie chcę z nim walczyć, ale... Może? Jest sens na to, żeby się na tym podium znaleźć faktycznie w tym wyścigu. Więc to chyba trochę będzie przegięcie, że Force India tak dobrze idzie. I... Chyba zacznę myśleć o tym, żeby ten poziom trudności jeszcze zwiększyć. No zobaczymy jak będzie. Teraz akurat Baton zlizał. Znowu. Wow! No i też ja na pewno, jak będę taki będę popaniać, no to Baton mnie w końcu wyprzedzi. Dobra, ostrożnie. Okej, Baton będzie atakował teraz zdecydowanie. Oj, Baton. To ty na pewno tego chcesz? Bo wiesz, to się może dla ciebie źle skończyć. Ja cię nie puszczę. No to wiem, że może użyć DRS-u, ale może być tak, że ten DRS nic mu nie da, tak czy siak. Uwaga. Nie ma, chciałbyś. A teraz Perez. A i Baton, kurde, cię tutaj pcha. Z Perezem. Ale nie ma. Nie będzie Batona. Znaczy, Baton nie da rady. Nie wypsadzi nas. Tak łatwo. Gadar, czyli teraz Paul jedzie na tym okrążeniu do boksu, no dobrze wiedzieć. My z kolei zostajemy. Ja w ogóle myślę, że zostanę jedno okrążenie dłużej. To jest, żeby mnie nie zablokowali w tych boksach. Znaczy trochę tego martwię. Proszę, to boję, że mnie zablokują.
Będzie może być tak, że jak na złość te bolidy faktycznie zjadą to boksy nie na 6, tylko na 7 okrążeniu. Takie możliwe, że w boksach już akurat mogę stracić. Dlatego trzeba to wykorzystać i robić Fernando jak największą przewagę, byle tylko nie stracił. Tym bardziej, że już naprawdę baton tutaj naciska. Jego ocyk gdzie wiadomo tak łatwo nie puszcza, ale może być tak, że w końcu no mnie wyprzedzi. Tak mnie patrzeć za McLaren. Dobra, gdzie będziesz atakował? Tutaj będziesz atakował. No, próbuj! A tak łatwo to nie będzie. Jako wierna fanka Fernando Alonso? Nie bójcie się! Wow! No to... Cóż tam stało? Tam chyba jakiś wypadek był. Tam chyba był jakiś wypadek w tym momencie. Dobra, Fernando koksi. No i dobrze, niech koksi. Ale mi się wydaje, co się stało z batonem. Sprawdźmy. No, z batonem coś stało zdecydowanie. Wow, baton. Gdzie on jest? 17! Ja pierdzielę. Direct to był... A dobra, okej, direct to był w boksie, dobra. Okej, w boksie już. Kovalainen. Vettel 9. Znaczy, psowi za to, że baton tam stracił. No co się tam w ogóle z batonem stało? Jakiś wypadek miał. No teraz to trochę mamy tych psowak i faktycznie ma w nimi. Dobra, ja też mówię w połowie tego wyścigu. No to mogę powiedzieć, no baton se dobrze za bardzo spróbował atakować, no i się doigrał. No sama dobra sytuacja dla Fernando, bo będzie mógł uciec w klasyfikacji generalnej. Pytanie, co jest, że baton będzie w stanie zdobyć punkty. Baton ogólnie pechowy wyścig dla niego i tak samo pechowy to jest wyścig dla Schumachera. Dobra, ja teraz nie zjeżdżam i robię taki patent, że ustawię sobie teraz mięsankę na najwyższą. Mam tylko nadzieję, że nie zapomnę później tej mięsanki zmienić, już po boksie. I zjedziemy na kolejnym okrążeniu. Mam nadzieję, że nie pozoruję tego. Dobra, nie wszyscy zjeżdżają, ale chyba jakaś część bolidu faktycznie zjedzie, ale co, ten zjechał. Więc teraz przez chwilę będziemy na pierwszej pozycji. Ale myślę, że Fernando ma taką przewagę, że faktycznie tej pozycji nie straci. Tylko kurde, żeby to z Fernando nie miał jakiegoś wypadku. Mam nadzieję, że nie będzie miał. Z tego zauważono, to on jako piąty. Tak, piąty będzie chyba Fernando. Dokładnie. Jest Perez, Hamilton i Weber, no nie zjeżdżali. Ale jak tego Fernando nie będzie miał jakiegoś wypadku po drodze, no to przewaga będzie miał ogromną. Bo my jeszcze musimy zjechać, a Fernando i tak jest już tu za nami. To tam w ogóle jest, co za nim jest? Groza, no Groza jest nie zjeżdżała, tak samo Rosberg, Massa. Właśnie, cała ekipa, która jest nie zjeżdżała, ci już zjeżdżali. Okej. Dobra, teraz już myślę, że mniejsza ekipa będzie zjeżdżać, więc mam nadzieję, że zablokowanie jakoś bardzo to nie zostaniemy, choć kurde nie wiem. Kurde, no to może się iluzja skończyć, ale mam nadzieję, że jakoś dużo miłosyków w tym boksie nie stracę. Mimo wszystko, choć spodziewam się tego. Raczej wydaje mi się, że Perez, bo teraz Perez jest chyba... Nie, tak jak wiadę do Pereza, to Kobayashi może mnie torować. Kobayashi albo... Chyba Kobayashi. Zamiast Kobayashi, bo...
Zbadam wypad z gry. Dobra, jest takie zapewnienie, okej, mam wysokie na standardzie. Dobra, uwaga, nie zablokujcie mnie w tych boksach, proszę. Mogą mnie chyba zablokować, tak mi się wydaje, mogą mnie zablokować. Dobra, nie zablokowali mnie na sensie, trzecia pozycja. Druga. Okej, co jednak drugie miejsce, no dobra. No jeszcze będziemy tam mogli Fernando pomagać. Teraz trzeci i prawdopodobnie Kobayashi. Nie, tam jest Sobiodą przed nim. Przed Kobayashi. A nie Raikkonen, nie Kobayashi gdzieś spadł. Ach, dobra, spadł za Garsona i Raikkonena. Hamilton, Weber, Perez, trzeci, dobra. Grunt za Weber, a nie Vettel. Który w ogóle jest Vettel? 11, 11 jest! Poza punktami, dobrze. No to mam nadzieję, że poza tymi punktami to on zostanie. Fernando na prowadzeniu. Góry, my będziemy za Fernando, być może? Teraz tak się dobrze ten wyścig zapowiada. Nie, ja myślę, że chyba ten poziom trudności jest większy, bo... Myślę, że chyba mimo wszystko jest za łatwo. Znaczy, no, Force India jest drugie miejsce w Malezji. I chyba jest trochę przesada, nie? Więc... Chyba jednak trochę wypadałoby ten poziom trudności zwiększyć. No co tak jak mówię, no jeszcze o tym będę myśleć. Nie podejmę decyzji od razu. Dobra, jest tak z psy zwycajenia, więc żeby praktycznie o tym nie zapomnieć. Dobra, standard. I na standardzie już będziemy jechać do końca. Wyścigu. A teraz całkiem możliwe, że będzie atakował. Ale ja tak się łatwo mu nie dam. No bo to jest raczej wypad z walki o punkty. Mogę mieć drugie miejsce na tej, proszę bardzo. Więc nawet punktów nie zdobędzie chyba. Albo nie zdobędzie, który jest baton? Bo w punktach go nie mam. Baton jest dopiero 18. No to baton, kurde. Punktów nie będzie w tym wyścigu, nie ma takiej opcji. Okej, no. Weber trochę dopiero zatraci. O, jakieś tam wyczystają. Weber chyba został wyczystany przez Hamiltona. A nie, dobra, prawie został wyczystany. Kobayashi teraz dalej w gazawidza, bo wyprzedził Grosjeana. Więc tam chyba jest co może dojść do jakiegoś wypadku poza między nimi. A jest tak, że może źle skończyć w tym wyścigu. Ale w ogóle, jak już mowa może o jakichś tematach, bo przydałoby się jakieś tematy znaleźć z wami do pogadania w trakcie tego wyścigu, to nie wiem, co zdajecie sobie sprawę z tego, ale sporo znaków na niebie, jak i na ziemi wskazuje na to, że Miraculous, czyli ta bajka, która no, była bardzo hejcona, co na sobie, to jedyny podpunkt, gdy naprawdę mogę się z nią zgodzić, bo ta bajka faktycznie jest beznadziejna, to wiecie, może... Z czego twórcy CRPAL inspiracie w trakcie tworzenia Miraculousa? Life is Strange, tak, dosłownie. Twórcy CRPAL inspiracie z Life is Strange. I to wiele wyjaśnia, biorąc pod uwagę to, że główna bohaterka Marinette jest taka sama jak Max pod względem swojego braku empatii i zrozumienia wobec ludzi, którzy są od niej inni. Nie jest ona w stanie empatyzować z ludźmi, którzy są inni od niej. No i do tego wszystkiego jest dochodzi ta Chloe, która została specjalnie oczywiście przedstawiona jako taka zła dredcielka, żeby wzbudzić nienawiść ludzi w jej stronę. No i ta Chloe to jest z kolei taka inspiracja Victorią z Life is Strange. Dosłownie. A z kolei ta Zoe, która została uznana dosłownie przez oglądających Miraculousa jako Mersu, to ona miała być z kolei taką inspiracją Chloe, tak? Oni sobie rok tworzą i chcieli inspirować Chloe Price w Life is Strange. Tyle, że im to totalnie nie wyszło. A to, co właściwie miało wspominać, to co miało właściwie symbolizować to, że Zoe jest taka jak Chloe, to jej bycie lesbijką. I to samo to, że Zoe jest zakochana w Marinę, to też ma być kolejne nawiązanie do Life is Strange. Z Zoe, która miała być taka jak Chloe właśnie z Life is Strange i jest zakochana w Marinette.
która jest taka jak Max, na Max to jest no. Sergiuka Chloe z kolei. No i tam obydwie wiadomo, no Skynet i Rachel. I właśnie takie nawiązania, no to są takim wielkim nawiązaniem do Life is Strange. I to również wskazuje na to, że faktycznie w trakcie tworzenia Miraculousa, no to twórcy inspirowali się Life is Strange i... No nic dziwnego, jest taka zjebana, skoro oni się inspirowali Life is Strange. To nie miało prawa się udać. I co, i dalej pani Love Easter, bo to pierdolić, co ich Love Easter jest takie cudowne? No to jest najgorsza bajka ever, inspirowała się Love Easter. Znaczy wiadomo, no gdybym miała stwierdzić, co jest lepsze, to wiadomo, że Love Easter jest lepsze. Łohohohoj, Perez, nie, tak łatwo nie będzie, tak łatwo to nie będzie. No to co ja marasz, inżynier, to co nie mogę być tak... No ale tak łatwo ci tej drugiej pozycji Perez nie dam. Ale właśnie... Miraculous było taką inspiracją od Life is Strange. No to nic dziwnego, że ta bajka jest taka głupia i totalnie bezsensowna. Morał tej historii? Nigdy, pse, nigdy! Nie cierpijcie inspiracji z Life is Strange! Bo to się właśnie tak kończy, totalnie źle. W ogóle to tam Cyrusowi, który tak krytykuje to Miraculous, nie dziwię mu się wcale. Poleciał Evrat Kai, jestem ciekawa, co on w ogóle to z tym Evrat Kai się zapozna. Zostawię Evrat Kai, to on naprawdę mógłby polubić bohaterki, utożsamić się z nimi. A nie jak w spadku Miraculous, że... Tylko traci nerwy na Marinette. Podobnie jak ja tracę nerwy na Max. No to co różni Life is Strange z Miraculous, to to, że w stanie Life is Strange jest Chloe, która trochę ratuje sytuację. To jest z kolei Miraculousa nie ma żadnego ratunku. To jest totalnie zła bajka. No to Nathan, Aiden by jakoś nadzieją nawet, ale i tak źle wpadł. No dobra, chyba będę się musiała pogodzić z tym, że Perez teraz mnie dorwał. Ale jest tak łatwo nie odpuszcza. To tego dorwę. Tak łatwo Perez ci tej pozycji nie oddam. Powiem teraz, Force India, widząc to, jak dobry rezultat osiągnęłam, no to będą z przekonaniem, że w kolejnych wyścigach zawsze powinna być druga, trzecia. Znając tą grę. To jest w ogóle interesujące, że Force India i Zauber walczą o drugi stopień podium. To będzie naprawdę... To będą naprawdę ciekawe zespoły na podium. Ferrari, Force India oraz Zauber. Takie fajne zgromadzenie w sumie. No bo myślę, że za to podium mamy zapewnione, biorąc pod uwagę to, że Weber jest dość daleko. Jedynie teraz musimy martwić Perezem. Teraz to już tylko od nas zależy, czy Force India bądź Zauber zdobędzie więcej punktów. Znaczy, ja Zauber będzie miał więcej punktów, bo doskowa się jest w punktach. No Diresta niestety nie jest. No ale który członek zespołu ostatecznie będzie miał najlepszą pozycję? Tego się zaraz dowiemy. Jeszcze dwa okrążenia do końca. Alonso bije rekordy, no dobrze dla niego. Jeszcze udało się osiągnąć lepszy czas. No, Perez. To jest. Spróbuj mnie wsadzić. Nie udało ci się. Utrzymuję to drugie miejsce. Właśnie, wodą tych botów jest to, że oni odpuszczają na zakrętach. I wtedy faktycznie można ich wyprzedzić. Okej. Zrozumiałem, panie inżynierze.
Perezidło, perezidło! Mnie nie dosięgnęło! Dobra, teraz dla bezpieczeństwa trochę zwolniłam. Okej, Perez. To jest tak, sądzę. Masz ostatnią szansę w tym momencie. Na dorwanie mnie. To jest twoja ostatnia szansa. Bo jeśli mu się teraz nie uda, no to jeszcze będzie miał jedną szansę. Albo i nie. Nie, akurat teraz jego ostatnia szansa, więc... Teraz, no jeśli teraz się nie uda, no to mamy drugie miejsce. Niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie to Life is Strange nowe, teraz inny tytuł gry. I naprawdę to będzie beznadziejna gra. No, Perez, to już chyba przegrałeś tą walkę o drugie miejsce. My się wstulimy z Fernando i bardzo dobrze. Super. Z chęcią wstulę się z Fernando, bo go lubię. No homo. Ale no, muszę powiedzieć, że za Ubery w tej mojej zacisną. Nie wiem, czy to jest kwestia wersji mojej gry, czy może kwestia tego, że... Nie, no, za Ubery chyba nawet był niezły w F1 2012 roku. Gdy były organizowane wyścigi F1, ale zaraz tak były dobre? No co ja tam perezwalczył z Fernando o zwycięstwo w tym właśnie wyścigu Malezja. To to jest teraz... Można by zadać taka powtórka tyle ze mną, a Fernando sobie spokojnie jedzie do mety. Jest, Fernando Alonso wygrywa. Taki napis mi się bardzo podoba. No i mam nadzieję, że dojedziemy na tym drugim miejscu, bo naprawdę teraz się... zajaram tym, żeby to drugie miejsce faktycznie mieć. No i tutaj jest Perez, może zadatkować. Ale chyba nie zdążę, chyba nie da rady. Nie da rady Perez, nie da rady. Jest, na koniec odpalę bogatą mięsankę. No i Perez, generalnie drugie miejsce jest moje albo nie. Dobra. Gratis 15. Masakra, po prostu masakra. I z 10 tego na 17 spadł. Second place, brilliant driving, brilliant driving. A Kobaś piąty, no proszę, Kobaś się mu też bardzo pasło. Hamilton 6, Raikkonen 7, Vettel bez punktów, pięknie, to mi się podoba. No i Button 13, to jest bez punktów. I Nico Rosberg spadł, Nico miał karę, Być może to on tam zabił wtedy, w trakcie tego incydentu z Bahonem. On direct teraz spadł niestety. Ale Nico zasłabał Mercedes bez punktu niestety. Ale Nico i tak został z siebie z makarem, za makarę tam niestety. Na początku miał niesnaśliwy wypadek. You've moved into third position in the Drivers' Championship. I Fernando prowadzi, super, Fernando na prowadzeniu, to mi się podoba. Lewis drugi, no Button teraz, oj, stracił sporo, zdecydowanie. Najbardziej domyślam, Fernando się będzie musiał obecnie obawiać Lewisa. Vettel 11, tylko 4 punkty. No i na takiej pozycji o wiele mi się lepiej ogląda Vettela. Okej, McLaren wygrywa póki co, no Ferrari trochę tutaj zyskało. No, Force India jest na czwartym miejscu. O, co się mi mówi, zabiega nawet jeden o tytuł. A to lepsze miejsce w konstruktorce. Tak mi się wydaje, że chyba będziemy rywalizować z Sauberem. Okej. Fernando, teraz pojechałeś, jest raczej dumna. No. Fernando. I to mi się podoba.
Ja też mam nadzieję, że Fernando w tej mojej karierze wygra tytuł mistrzostw kierowców. Tytuł mistrza kierowców. No, powiem tak szczerze, no, jeśli będzie mi aż tak dobre słowo, to będzie może faktycznie trochę ta poziom trudności zwiększa. Bo jednak Force India... Chiny będą desowe! Ja pierdziele, Chiny będą desowe! Okej, okay, no to może być nieciekawie, bo generalnie ja... To wreszcie nie jest tak dobra. Więc w desce, moi drodzy, mogą być problemy i kolejny odcinek może być ciekawszy. Może być o wiele ciekawszy, jeśli chodzi o wyścig w Chinach, bo tam mogę mieć problemy, naprawdę. Okej. Okay. No dobrze, mogło nie poszło. No zobaczmy, jak nam pójdzie w Chinach. No tam mogę mieć o wiele więcej niż tutaj. Na chwilę po końcu to będzie na tyle. Na razie. Okay, so here we are, lap of Shanghai, nie. China. Spadaj. Ja może wejdę do tego menu głównego. To będzie na tyle. Na razie i widzimy się w kolejnym odcinku.